Tak więc, w pierwszej części serii Let's Play on ZS NES chciałem wam przedstawić grę Chrono Trigger. Jest to gra, która została wydana przez Squaresoft w roku 1995. I jest to przykład, że stare gry, mimo to, że są stare, wcale przez to nie tracą na wartości. Szczerze mówiąc, jak na 16-bitowy system, ta gra urzeka grafiką, muzyką, przede wszystkim też świetną historią i gameplayem. Ona jest tak wciągająca, jak mało gier takich współczesnych. No, szczerze mówiąc, nie ma takich współcześnie gier za bardzo, jak ta. No i co to mogę powiedzieć? Będę przechodził ją przez cały ten let's play, ta pierwsza część czy tak powiem tej serii. Bo oczywiście nie jest to jedyna gra, którą w niej przedstawię, ale będę ją przechodził tylko na tej podstawie, no, na podstawie historii oryginalnej, nie będzie żadnych tam wydziwiań z mojej strony. No i powiem tak, na pewno można powiedzieć, że gra ma ile? 13 zakończeń? Jedno nam się uda wypracować, więc na pewno nie będzie to gdzieś wielki spoiler i zachęcam was, żebyście zrali w nią sami, bo to jednak jest zupełnie inne doświadczenie niż oglądanie. No i serdecznie polecam tę grę. Teraz widzimy takie intro, które jest do gry, które niedługo już się będzie kończyć. Ona tam zdradza w części historii, ale nie całą. Na szczęście. I nie na tyle, żeby jakoś spoilować. No i pokazuje też i muzykę, i grafikę, która mnie tak urzekła. No i to niech to będzie takie zachęcenie was do oglądania. No i spotykamy się w pierwszej części serii. Let's play on ZS NES Chrono Trigger. Tak więc gra rozpocznie się jak nacisnę, wybiorę Battle Mode, ponieważ to jest zupełnie nowy ROM i nowa gra. Ale zanim to nastąpi, musicie chwilkę poczekać. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku, pierwszym odcinku Let's Play on ZS NES Chrono Trigger. Zapraszam.